Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na warmińsko-mazurskim, jak widzicie Facebook tam brzęczy. Już mnie męczy wieściami. Tak, mamy tutaj Ursusa 912, nowy nabytek. Nabyty z turem, trimy, bo tam pan mi wcisnął. Bo powiedział, że z turem to 500 taniej. Ja mówię, dobra. Talerzówka kuna do walterki, taka ładna, duża. Wózeczek wraz z headerem do sieczkarni. I wy powiecie, kurwa, co to za header? To do Bizona header. Bizon jednak nie poszedł sprzedany, taki wiecie, prank był trochę, że sprzedany, ale jednak nie. Siewnik Mejawica sześciorzędowy do kukurydzy. Tutaj widzicie, nam kupiłem tych oprysków, wszystkiego. Jest sam w sobie Bizon, piękny. No, No. sąsiad sprowadzał. Niestety niektóre lampy uległy zniszczeniu i są tu nowe włożone. Sieczkarnia, jak widzicie, została dołożona i paski wymienione i w ogóle. Ale Po te remoncie. dają sobie radę te światła. Co? Ale dają sobie radę te światła i tak. No, a tutaj mamy jeszcze Unię Pilmeta opryskiwacz i tutaj mamy Unię Mars 4-metrową i Unię Poznaniak chyba też 4-metrową siewnik wraz z Wszystko z hydrą. Unii pobrałeś? No, tylko nie pieniądze. Dobra, tam widzicie o 2912 moja jest sąsiada, a tutaj akcja obornik dzisiaj. Jak, moja jest w tym, w garażu. No bo przetapałem się przez ten garaż. A. No. Dzisiaj akcja obornik, bo tego obornika jest tyle, że tylko w tym sezonie z tego co mam na pryzmie w domu to chyba 10 ton aby wywiozę, bo w zeszłym sezonie wszystko na pola porozwoziłem. Znaczy porozwoziłem, jeszcze na pryzmach pozostawało. Się tu w ogóle nie rozrzucałem, bo nie miałem rozrzutnika już tam ten mały to chuj go szczelił. I ten. A tak to sobie tym forszlitem teraz porozrzucam wszędzie, znaczy wszędzie na tym polu i tam gdzie ostatnio była orka robiona. MTZ-em, a MTZ poszedł do Żyda. Tak. No, sprzedany. No, a 912 ze względu kupiona na to, że cienkie koła, a do MTZ-a nie było cienkich kół, można dostać. A do 60 to już, no, dłuższa historia jeszcze. Jak widzieliście też Ursus właśnie 912 na balonówkach z przodu, i gdyż ponieważ matura. I ten obciążnik też jest dosyć ciężkawy na przodzie i... No, ale obciążnik dobrze, że będzie tą rozsiewacz, będzie można jakiś większy zapiąć. No, a walterka, jak widzicie, sobie daje radę z rozrzutniczkiem dzisiaj. Ciśnie. Na pełnej. Sąsiad gdzieś tam też właśnie dzisiaj kosi kukurydzę. Bo już jesień mamy. Już kończę, bo wczoraj zacząłem. A ja tą moją talerzówką właśnie nową z siewnikiem do poplonu, co mam, to zasiałem sobie wczoraj łąkę nową, tam koło domu, gdzie tam jest pryzma na kiszonkę. Bo ta mała łąka już powoli nie wystarcza, a tam siano, gdzie pozbierałem, to już baloty były pozbierane wczoraj chyba. Sorki, se musiałem odkasznąć, bo trochę się przeziębiłem chyba, bo zimno w nocy dzisiaj było i tym. I tak się rano obudziłem, to mi zimno było, więc chyba się przeziębiłem. Bo mało prawdopodobne, że to alergia, bo zawsze przy alergii mam inny kaszel, inne psikanie i inne wszystko. No. Więc to jest najprawdopodobniej po prostu przeziębienie. Nie piję herbaty z rana, wiecie o co chodzi. Tylko wiecie, woda. Ty, tak ci powiem, nie, że tym rozrzutnikiem co ja z domu przywiozłem, to pół pola nawiozłem. No, nawet lekkie pół pola. Znaczy się dobre pół pola. Znaczy się 3/4. Więc ja nie wiem jak ja z tą ładowarką zrobię. Może zapakuję tu pełny rozrzutnik, jak zostanie, to albo tu przyjadę, albo mi sąsiad ładowarkę podprowadzi tam, na tamto pole. Tak, no. Zobaczymy. Jeszcze ci załaduję, sąsiad, nie? No. No nie wiem, no jak chcesz, to możesz, no. Ja ci nie bronię. To trochę ominiaka walnąłem, ale to się zaraz poprawi. Z obornikiem szybko jeżdżę, bo dawka jest dobra, jak na tę ziemię. Konkretna. No dokładnie. Ty tam masz kurników, bo obornik to do badania dał, to tam ładny też ma. Ja mojego nie no, dałem. No ja mam bardzo ładne parametry. No ja nie wiem, czy ja są lepsze od twoich. No ja nawet nie dawałem do badania, bo co? Ja wiem, że to jest dobre i koniec. Mi tyle wystarczy wiadomości o oborniku. Wiem, że śmierdzi i dobrze działa na glebę. No. I to pole raczej będzie orane, bo też już dawno nie było tu orane. Gdzie chyba o, wcale. To nie będę miał przystoju. A tam ile masz hektarów? Nie wiem. Dobry hektar. A, ja mam tu 3,60, ale to ja to chyba założę po kukurydze.
No, osobiście też będzie Jundira chyba kupował niedługo. Tak, no teraz właśnie po kukurydzę pewnie sprzedam, dwunastkę też sprzedam i kupię Jundirka. No i sąsiad będzie się woził pomału. Będzie pomału szybciej niż ja. Dobra, jak widzicie kamera. Dobra, krokodyla zamkniemy, bo myślałem, że nie jest zamknięty i ofarłem go. Popieprzyłem. No i znowu wsiadłem do Wajdemanki i mam lagi. Już wiemy wszystko. No, No, ale. przez te kamery pewnie. No, ale to będzie trzeba przeboleć, bo nie ma pieniędzy na nic lepszego. A szkoda sprzedawać też ładowarkę, jak ma tylko 1,5 godziny u ciebie przepracowane. Tak O, sprzedam a u mnie dopiero. kombajn ma prawie 8. No, u mnie Bizon ma 6,8. Tak? No, znaczy się muszę dopisać, nie? O. Zapomniałem o tym. Teraz to przypomniałem. Ale Bizonik daje radę. Miał być inny kombajn, ale potem już po nagraniu tego odcinka tam tego faceta odwołałem. No, Halina ten pojechała bizonem tam do takiego jednego Mieczysława. On go tam do komory wsadził, te węże wszystkie pozdejmował, wszystko pozaklejał taśmą, do komory go wsadził, całego go psiknął i. O, tak na raz, taki opryskiwacz ma duży, wszędzie dysze są w koło i tak go psikną na No i raz. właśnie, i przy zdejmowaniu kabiny mi te lampy rozpieprzył, ale no to tam już. Puknął pewnością, tak jaką linką i... No, nie tyle co linką, ale no Albo kable. odkręcił i sobie wziął i powiedział, że się zepsuły. A nie tyle co ten, ale kable niby pozrywał, więc. No, ale nie, mnie nie było przy tym, bo tam Halina z nim utrzymuje kontakt. O, Halinka tam, kurde. Dobra. Taniej zapłaciłeś. No, jeszcze mi tu zostanie 5 ton, dobre, tego bordnika. To najwyżej trochę tak nasypię. Łe, ja więcej niż 5 ton nawet. Najwyżej trochę ten nałożę więcej. No tutaj ten omijak trzeba teraz poprawić. Ale rozrzutniczek widzicie, forsztita stary niemiecki, ale daje radę jeszcze. Walterka go nie rozrywa. Ale na razie taki wystarczy, widzicie taki kawałek pola, widzicie na raz prawie, znaczy no 5 minut prawie już zrobiony. No tak. Tutaj elegancko zawiniemy, bo tutaj zawsze coś słabiej jest na tej górce. A w dołku tam to jest nawet. Na pewno do góry jest piosek większy. A na dole dziwne, że tego piasku nigdy nie spłuczę tam na dół, nie? No, wiesz, no. No, nie wiem. No i na tym polu raczej w tym roku planuję zasiać rzepak. Na takim mniejszym. Troszkę. Żeby tutaj za dużo też z rzepami nie latać, bo tutaj te chłopy, co tu 30-kami przyjeżdżają, to. Jak se zestaw tu rozstawiłem, ostatnie dwie przyczepy, to marudzili. Co prawda, już mieli wtedy zasiane, no ale marudzili. Bo tu wszyscy rzepak chyba pizgają w tym roku. Trochę do ładowarki nasypałem, ale to nie patrzcie. Ale nie no, ładnie kryję ten rozrzutnik, trochę dobiorę, bo tak czy siak tam tego nie wezmę i tak. Więc dobrać można trochę. A szeroko zrzuca, jak na taki stary rozrzutnik, to chyba żaden stary rozrzutnik nie bierze szerzej, chyba że takie te ruskie, takie tarczowe. Nie tarczowe, tylko talerzowe. Nie gienek? Tak, potwierdzam. No. Ale ta unia twoja budowana jest na tej samej zasadzie co forsza i tak patrząc, nie? Praktycznie identyczna, tylko twoja unia jest wyższa i krótsza. Nie? I pod górny zaczep robiona jest. Tutaj jeszcze trochę dorzucimy. W sumie nie wiem po co ja tu rozrzucam, jak z tej pryzmy, jak ona tu rok leżała, to tutaj będą takie rosły, nie? Ten rzepak to będzie miał 5 metrów tutaj. Tak, 5 metrów, no. No, tam bizon to. Fair będzie trzeba sierpem pokroić, a potem dopiero bizonem się brać za to. Tak. No, Ej, ładowarka. zobacz, ile ja więcej hektarów od ciebie wymuciłem, nie? A dopiero mam 6-8 godzin. No. Ja na MTZ-cie miałem więcej. No ale kombajn na ciągnik to jednak coś innego, nie? No, kombajn ma tę skrętną tylną mośkę, nie? No nie, bo kombajn masz tylko na sezonowy, a ciągnik cały czas, nie? Cały rok. Całe noce i całe dni, tak? Tu. Nie, jakbyś chciał, to kombajnem też byś mógł oprzęt robić.
No. Byś wjechał, nie? Gardziel byś taki sobie specjalny header zrobił, nie? I byś wciągał tam Tak. do środka ten TMR i tyłem by wychodził i by był jak nówka. Tylko ja nie mam zwierząt. No, ale widzisz, ja bym tak mógł zrobić w sumie. Ja myślę nad owcami, ale jeszcze nie w tym sezonie. Nie. To nie, muszę mieć jakieś zwierzęta. Zbyszek powiedział, że mi ten odstąpi tylko tą. Całą jego oborę taką Łot do owiec, sprzeda chyba. owczarnię. Chyba łot sprzeda, a nie odstąpi. Odstąpi, bo ja tam byłem z nim wczoraj. Potem pogadamy. Potem pogadamy. Nie ma. A ten, załadowałem prawie pełny rozrzutnik jeszcze stąd i teraz dzida na tamto pole. Kolejne tam właśnie. Tam gdzieś sąsiad powinien być. Mam nadzieję, że tam nie starczy tego obornika, bo jak nie, to się chyba w kolano strzela. Bo tutaj tak waliłem trochę na kupę i tak to mi może zabrakło. A jak mi zabraknie, no to peszem już. No to pojedziesz sobie. Do domu se pojadę, se nasypię, nie? No. Jak chcesz, to ci mogę sprzedać. Kamerę może wyłączę, żeby nie było Bo lagów. mi na pewno wystarczy na ten sezon. No. Dobra, skręcamy sobie, jak widzicie, ładnie animowany ten wajcha od migaczy. Joystick też animowany pięknie, ładnie. Dobra, jedziemy dalej. Tam widzicie te X-a w oddali. No, ostatni przejazd robię taki na cztery rządki. A i pewnie się też zastanawiacie, czemu header jest pod tym, a nie tam. No, nie ma ogólnie rozdzielaczy LAN-u, bo porwali, ukradli w ogóle. A header jest dlatego, że ten. Nie wiem, czemu teraz nie wchodzi, a przedtem wchodził. Ale wózek gdzieś znajdę, się znajdę. Na złomie tamten jest, ale może znajdę jakiś inny. No, Reksiu, wiemy, że jesteś, nie odzywa się, nie musi się odzywać. Widzicie, mój Reksiu to lubi się udzielać czasem. Jak przez tydzień nie szczekał, to dzisiaj zaczyna szczekać. Tak. Dobra, zwolnimy trochę, bo tu cztery dychy są, a fotoradar jest. Przepisowa jazda przede wszystkim. Ja Dobra. będę musiał jakimiś bokami tam jeździć, bo przecież miałem 5 dych tym drzwiom będę jechał. Będziesz mandaty płacił. Polem będę jeździł już. Mandaty będziesz płacił tam. Polem jeździ tam. Mandatem będziesz płacił. Ale tylko jeden fotoradar jest na tej mapie. Na pewno? No. Jesteś tego pewny? To góra 2. Bo ja nie jestem. Kurde, mam jeszcze prac polowy. Jasny gwint. Teraz prawie 7 hektarów będzie trzeba ten. Albo uprawić i albo nie wiem, zaorać. Oraj. Dzisiaj orz. No! W Jak sumie chcesz? będzie Johnny, to może się założę ten któryś tam. Któryś tam. Ale nie no, ja tu sobie na IT, na poprzeczniaku to mi już tu prawie 2 tony uciekły, znaczy prawie. Ponad. Już na dwóch poprzeczniakach. Kurde, co ja dzisiaj gadam? Trochę sobie tu wjadę do sąsiada, na szczęście kamieni nie było. Na miedzy, nic nie pourywałem. O, teraz zobaczysz, jak tam ci wysyłam takie głazy wielkie, zarosną, to po misce olejowej będzie. Kurczę, będzie mi po polu jeździł. Nie no, przednią ośką mamy. O, to i tak dużo. No, a spokojnie, obciążnika nie mam z przodu, więc czekajcie, ja sobie okno przymknę, bo Rekciu to już daje w palnik grubo. No tak, daje, nie przestaje. No, daje. Się walłem, ła. Ej, Co? kukurydza jest po 1300 na Rolimpeksie, nie wiesz czy jechać? Chcesz to jeść? Taka ta cena niby nie jest zła, nie? No nie wiem, no ja się nie znam. Gienek, ja nie hoduję kukurydzy na ziarno. O nie, o. Ale na Rolimpeksie siedzi całymi kurwa dniami. Nie.
Nie. O, a ty na ofty siedzisz, powiedział. Ostatnio u niego jak wywoziłem, to mówię, o, witam stałego bypalca. No to do ciebie było chyba. On do ciebie. Ty tam wszystkich prekupujesz tylko. Nosisz ten bimber z piwnicy od Haliny i... Ty, a ten... Ile to jest minut już? Może by za długiego nie pierd... Łe, 15 minut dopiero. To będziecie sobie patrzeli tak przez 20 minut, jak Michał wozi kupę. Inaczej się obornik. Tak fachowo. A tam ktoś Dobrze, że właśnie... nie jak robi kupę, bo to by było gorzej trochę. O Boże. A ktoś w komentarzu pisał, żebyśmy powinni na trudnym trybie grać. A trudnym, a co to daje? No, niższe ceny i w ogóle. A możemy. A możemy. Nie no, może na średni kiedyś się przełączy. Nie wiem, zobaczymy. O, ogólnie dzisiaj co my dzisiaj mówimy? Dzisiaj mamy środę, dzisiaj od rana nagrywamy, nie wieczorkiem. No i A ten odcinek tak. raczej w czwarteczek dostaniecie. Bo tak na zapas nagrywamy zawsze. Na To czwartek nie nie. zawsze. Znaczy się, no we wakacje to nie było dnia teraz, żebyśmy nie nagrywali. A w sumie. Nie, wczoraj. Cicho. Bo tak tak to mieliśmy dwa odcinki ten na zapas już. Na jutro i na pojutrze zawsze były tak. No. No, ogólnie widzicie tutaj tybijskie kombinacje Valtrom. Jeździmy dookoła sobie trochę. Tutaj dorzucę pod kościół, żeby dobrze rosło, ale tu i tak dobrze rośnie. Pozdro dla kumatych. No bo tu cmentarz jest, nie? Nie no, śmiejemy się, a to kurde nie powinno się z takich rzeczy śmiać. To się no nie To z jest takich rzeczy. przeciwnie. No ale no, nieważne. Głupi jestem i tyle. Zawsze byłeś, zawsze będziesz. Ej, ja zapomniałem się pochwalić, że GoPro kupiłem. Dobra, ludzie, kupiłem GoPro Session. O, Session. Sezon, GoPro sezon. Ej, Agienek, To tylko na jeden sezon będzie. ty masz Sony kartę ile giga? Bo ja nawet nie wiem. Chyba 64. Ja też brałem. A ile płaciłeś? Nie wiem, bo ja to dostałem. Aha, ja chyba 150 płaciłem. Ja nie mam chyba Sony, ja mam z Kingstona. Tak? Ja mam z Kingstona, no. Ja mam chyba Sony. Ja nie wiem. Muszę sprawdzić. Ale to jest ta karta chyba dziesiątka, czy jakoś to się tak nazywa, to co jest ta szybsza. Ja mam tą najszybszą. Bo tam pan Krystian mi doradził, żeby najszybszą mieć. Mówię, panie, jak średniej klasy, żeby ten, za drogo nie było. Tak mu powiedziałem, nie? On mówi, dobra, to tą. No bo do filmów to jednak ten, nie? A ten, teraz na żniwa, ojeju, ale będzie nagrywania, nie? Może ten, na pewno u pana tego, co tutaj, tego MTZ-a ma do jutra i tak dalej, znaczy na pewno raczej tak, bym się musiał jeszcze zapytać. Ale po kukurydzy się bajka rozwozi. I jeszcze u takiego innego pana wsi obok. I jeszcze może ten, u Mikiego może, zależy kto mu będzie kosił. No. I dalej, czy Miki w ogóle będzie na żniwa? Miki do roboty może idzie. Dwuja. No, ale raczej pójdę, ale muszę się tam jeszcze do niego zadzwonić i ogólnie Nie no, tam nie idź. dowiedzieć, co tam, jak Nie, tam. nie zostawiam. Jak sytuacja się ma? Jak skrzynia w bilunie. Nie, no już zrobił. Ty, ja tu mi nie starczy tego gnoju. Nie ma chuja. Zaraz do domu będzie trzeba cisnąć. Albo wiesz jak zrobię? Dopóki będę tutaj miał, to będę stąd rozrzucał, a jak mi się skończy, no to kończę odcinek i jadę do domu. No, możesz tak zrobić. Ej, a ty już ten, skończyłeś, mów. To Tak, trójfazowe skończyłem włączenie? mucić. Teraz Trójfazowe. rzucam obornik. No, ale trójfazowe włączę nałożenie. To włącz. Włączyłem. To pytanie, jak to teraz będzie wyglądało ten. U mnie za domem zobacz tam. Aha, na maksa. U mnie za domem. Wszędzie, gdzie był już włożony. Tylko tutaj, jak teraz ty tam wieziesz, to tam się zrobiło dopiero ten. No to dobra, to trudno, no. Nie, jak się zasieje, to ja poprzełączam na jedynkę, wiesz, z powrotem.
tam komendą zrobię, wiesz o co chodzi? A. Widzicie tutaj jeszcze ściernisko po rzepaku. No to teraz mamy dopiero robotę, nie? Bo trzeba 3 razy nawozić. No, ale fajnie, ja to tam lubię, nie? No, ja opryskiwacz. Ja po to opryskiwacz kupiłem. No bo ja będę ten gnój albo gnojowica, oprysk, znaczy nawóz i oprysk. Ej, ty mogłeś sobie w sumie taki opryskiwacz jak ja kupić. Chciałem, ale ten na razie to mi wystarczy ten mały. Tylko na innych targach, żeby był, wie, inny kolor. Na srebrnych bym wziął raczej. Ja chyba na srebrnych. Ty nie masz na kremowych? Ale tylko są te kremowe i czerwone. A to czerwone bym chyba wziął. Nie wiem, jakby to pasowało do żółtego ciągnika. Serio? Jeszcze mi pół łyżki zostanie. Dobra, na ciul. Wjedziemy sobie tutaj na rozrzucone, gdzie już jest. Zobaczymy, na ile nam to starczy. Wieczór się Ja muszę zaczyna. tą swoją 900 zaraz wyciągnąć, bo kurde, ona tam stoi, stoi. No przecież wiem. Po co będziesz wyciągnął? Na razie nie masz zasiany nawet. A czym gnój załaduje? Aha. Widłami? A to czy to tam robisz teraz na 21? Gnój rozrzucam. Aha, ja myślałem, że ten. Znaczy, no właśnie widzę, że tak nawozisz, ale nie wiedziałem jak. Bo mówisz, że musisz ten ładować gnój. Tak nie szczaiłem, o co chodzi. Ja no tej kubki to ja raczej nie wywiozę. No ja już wszystkie swoje wywiozłem, jakie miałem. No ale cóż. Co roku tu obornik jest dawany na to pole, to tu będzie sypało jak. A z nawożeniem teraz będą jaja, coś czuję, bo tą siewkę muszę sobie chyba jednak zedituję, wam powiem ludzie, bo że z nikim się tak dogadałem, to Miki powiedział, weź to sobie zedituj, nie. Tak, ja tak powiedziałem kiedy? No nie wiem, nigdy. No i to i tak zrobimy jak właśnie Michael każe. Ty, a ty tobie siewka na ile sypie? Na 18 metrów, nie? A pryskiwacz ile masz metrowy? 24 O kurde, to duży. Ja mam albo 12. 28 nawet. Ja mam chyba 12. Coś jakie gówno małe kupił, to się dziwi. Nie, no takie na razie to tam wisz. Tak to bez oprysków to tu nic nie sypało, a teraz jak opryski będą to ja pierdzielę. Chwastu to ty nie zobaczysz. A przedtem trochę tylko było, a nie było opryskane, nie? Trochę herbapol był, no ale cóż. No i ten. Ej, jak na 20% mi schodzi na przejeździe, więc tak idealnie. Łe, to mi na przejeździe ponad 50. No ale jakie ja mam długie pole? A ile jedziesz na godzinę? 20. Ja też. No ale zobacz, z najdłuższej strony ile ja mam, bo ja od tamtej strony jeżdżę, nie? No w sumie trochę. To jakie długie pole? No prawie raz takie. No może. Trochę tym wałkiem muszę tu pokombinować, bo mi tu się nie zgadza wyrzut. No a teraz mi już 17 było. Odpalimy se halogeny ogólnie, bo ciemno się robi pomału. Krowy to już powinny być A wydojone, ty ta. masz eurohaki już w tej walce? Czyli. Takie haki, a nie kulki. No, no, pewno. Co ty myślałeś? Bo A ja to. też mam w każdym silniku już eurohaki. No nie, a ty pewnie też będziesz miał w 900 tam eurohaki. A w 60 na nie. A tam 900 to będzie pod opryskiwaczem cały czas podpięta albo pod siewką. No to podsiewka, no to eurohaki są jednak tak w miarę. Tam wisz. Ja tam wolę sprawdzone metody. Ja wolę mieć kontrolę nad swoim rozsiewaczem. No, to ludzie myślę, że będziemy kończyć, bo mi to się już rozrzutnik prawie pusty zrobił. No i Pusty jak twoja głowa. zostawcie, no kto tam ma kurwa trójkę z matematyki ledwo. Zostawcie lajka, suba i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.